Cześć kochani, witam Was w kolejnych zakupach do domu. Tym razem są to dosyć konkretne produkty i jest ich dosyć sporo. W takim razie nie będę przedłużać, przejdźmy do zakupu. Zacznę od zakupów z Westwing.pl, a właściwie z NL. W każdym razie, co nabyłam z Westwing, to dosyć konkretne produkty, tak jak wspomniałam. Pierwszym będzie ten mega super blender, dosyć ciężki. Oczywiście ze szklanego tworzywa i metalowego, bo na takim właśnie mi zależało. Miałam jakąś awersję do plastiku, więc ja lubię, jak coś jest szklane. Jeżeli plastik, to już taki konkretny musi być, taki bardziej akrylowy. Na temat blendera wypowiadałam się już na blogu, podlinkuję Wam pod spodem, pod filmikiem, jeżeli jesteście ciekawi mojej takiej konkretnej opinii. Szukałam blendera już bardzo długo i ten trafiłam w jednej z kampanii Westwing i jeszcze był na przecenie, więc jestem mega, mega, mega zadowolona. Super. Blendujemy, naprawdę blendujemy codziennie, robimy jakieś smoothie z warzyw i owoców, mega. Kolejnym dość konkretnym, a nawet bardziej konkretnym produktem, również z Westwing, o, jest ciężki, jest to sokowirówka do robienia sobie własnych soków. My nie pijemy w ogóle soków takich ze sklepów, ponieważ tam znajduje się masa cukru, naprawdę czytajcie ulotki, czytajcie skład, tam jest ogrom cukru w tych sokach sklepowych, więc proszę Was, nie kupujcie ich, a już tym bardziej nie podawajcie dzieciom. To jest z tej samej firmy Kooning, to jest holenderska produkcja i do tego jest dołączone również, oj, taki to jest akurat plastikowy. Też możecie zobaczyć na blogu, tam mam wszystko opisane, także odsyłam Was do bloga. I ostatnią rzecz, którą tam nabyłam, jest świeczka zapachowa Sea Salt, która pachnie obłędnie, poważnie, pachnie niesamowicie. Jeżeli chcecie pozbyć się jakiegoś, nie wiem, brzydkiego zapachu w domu albo odświeżyć dom, ta świeczka jest po prostu rewelacyjna. Zapalacie dosłownie na chwilę, pachnie w całym domu. Mega. Warta, naprawdę, takie świeczki są naprawdę warte zakupów. Już teraz wiem, dlaczego takie świeczki są zawsze droższe, bo one naprawdę mają super działanie. Jak długo ta się pali? Tutaj chyba nie ma informacji. 40 godzin. Wow. Okej, super. Kolejne produkty. Produkt. Ja ostatnio byłam na targach w Amsterdamie. To były targi design, które były organizowane przez bardzo tutaj popularną firmę Wetewone. Firmę, no tak właściwie mogłabym powiedzieć, mają swój program telewizyjny, wydają magazyn wnętrzarski, mają swoich własnych stylistów, więc tak, jest to firma. Ja jestem oczywiście ogromną fanką, udało mi się nawet spotkać moich ulubionych stylistów tam. O Jezu, byłam taka szczęśliwa, naprawdę. Ale przejdźmy do produktu. Bo udało mi się kupić piękną lampę, która wygląda w ten sposób. Myślę, że w większości z Was jest taka lampa wszystkim znana. To jest po prostu taki kubik. Ten kubik jest z tworzywa metalowego. Czekajcie, pokażę Wam, jak to wygląda. Czyli taka bardzo minimalistyczna forma i super, ponieważ będzie pasować wszędzie. Do każdego stylu, i do stylu skandynawskiego, do stylu minimalistycznego, do stylu vintage, ponieważ vintage ponieważ ma metalową obudowę. Jest to bardzo uniwersalny produkt i po prostu jak ją zobaczyłam, nie, kupuję. Więcej się nie zastanawiam, ponieważ już dawno chciałam mieć taką lampę, więc kupiłam ją właśnie na tych targach.
No i kupiłam ją, a po powrocie do domu stwierdziłam, kurczę, nie mam w niej żarówki, więc musiałam kupić następnego dnia żarówkę. I tą akurat kupiłam w sklepie Hema. Ja bardzo lubię ten sklep Hema, bo tam naprawdę można dostać wszystko i wszystko jest przepiękne i dużo takich właśnie dekoracji do perełków do domu. I dostałam tam, i oni właśnie dopiero teraz, w tym tygodniu wyszła oferta z tymi właśnie lampami, z tymi żarówkami. To jest nieco przyciemniana żarówka, jak nie wiem czy widzicie, ma nieco taki żółtawy odcień, ponieważ daje taki fajny efekt przyciemnienia, a ja właśnie chcę nią, tą lampę używać wieczorem właśnie dla tego fajnego efektu. Więc kupiłam również tą lampę i ta lampa kosztowała mnie tylko 12,50 euro. I to oczywiście jest specjalna lampa właśnie takich, specjalna żarówka to właśnie takich lamp, a za tą lampę z kolei zapłaciłam tylko 20 euro. Mówię tylko, ponieważ w sklepie Carvey, to jest tutaj holenderski sklep, możecie ją dostać znacznie drożej, więc tego właśnie chodząc na targi mamy możliwość kupienia rzeczy dużo taniej. Także super, jestem mega zadowolona. Zresztą ja jestem z wszystkich zakupów zadowolona, więc chyba nie ma sensu o tym mówić. W sklepie Hema kupiłam również takie fajne, kurczę jak one mi się podobają, takie fajne kartki. To są takie kartki okazyjne, ale zobaczcie co w nich się znajduje. Tutaj jest napisane A gentleman never gets old, czyli gentleman nigdy się nie starzeje. To jest kartka urodzinowa, którą łączą takie okulary papierowe, wąs i muszka. Taka fajna, inna alternatywa dla kartek, takich zwykłych kartek okazyjnych. I ta również congratulations, have a great party. Jest również na... co ja ją otworzę na urodziny. A więc, to jest ta kartka, tak ona wygląda. To jest, słuchajcie, koperta i jest super, ponieważ ona nie jest papierowa, ona jest takiego, nie wiem jak się nazywa to tworzywo, takie foliowe, o, bardziej foliowe właśnie. Fajne, takie coś innego. I tutaj jest dołączone właśnie takie chorągiewki. Birthday, happy birthday. Okay. Taka girlanda malutka. I słuchajcie, takie, o Jezu, jakie to urocze. I takie właśnie te pomponiki z takiej pigułki. Super, słuchajcie, super. Bo oczywiście można tu przykleić i stworzyć takie już po ozdoby. Fajne, naprawdę, naprawdę fajne i już wiem co z tym zrobię i gdzie to wyślę. Więc fajna taka alternatywa, żeby zrobić komuś niespodziankę w postaci właśnie kartki. Następne produkty będą z IKEA. No i oczywiście ja mam obsesję na punkcie poduszek. No nie wiem, czy którakolwiek z was ma taką obsesję jak ja mam, ale ja mam naprawdę straszną, nawet mój mąż, jak jesteśmy w jakimś takim sklepie i jest dział z poduszkami, to po prostu bierze mnie od razu stamtąd i mówi, chodź, my nie potrzebujemy żadnych poduszek, chodź już. No i oczywiście musiałam kupić poszewki do poduszek. Te kupiłam w IKEA. To były po 5 euro, więc nie były drogie. Aczkolwiek powiem wam, że sama nie wiem, nałożyłam je u siebie na poduszki, na sofie i tak chyba muszę troszkę inaczej pokombinować, bo ja ogólnie bardzo lubię ten kolor, ale jakoś nie wiem, nie pasowało mi. Chyba muszę mieć inną, jakoś inaczej je zestawione. No ale mam poszewki, mogę zmieniać. Natomiast z tej jestem bardzo zadowolona. Ona była dużo dłuższa. O, powiedzmy tyle. Ja ją po prostu zszyłam sobie, żeby mi pasowała do tej poduszki, którą już miałam. I ta jest super, ponieważ jest to fajny, musztardowy, jesienny kolorek z takimi właśnie i czarnym, i szarym.
I to i te kolorki bardzo pasują ogólnie do naszej sofy i do innych poduszek, które mam, do tych moich ulubionych poszewek. Więc tak, z tej jestem bardzo zadowolona, tylko tak jak mówię, musiałam ją oprzeć. Dobra. I kolejny produkt. Czacha. To jest szklana czaszka z czym? Z ostrym sosem w środku, takim naprawdę mega pikantnym. Co prawda my ją nie kupiliśmy dla tego sosu, tylko kupiliśmy dla samej tej butelki, ponieważ mega nam się podobała i podobała nam się już bardzo dawno. Ale jak się było, nie, no po co z tym sosem zrobimy, bla bla bla, aż w końcu wiesz co, idę i ją kupię, bo nie wiem, na pewno też tak macie, że czasami podoba wam się jakaś rzecz, a tak sobie myślicie, a nie, kupię później, kupię innym razem. Mają przy tego sporo, kupię innym razem. Aż w końcu, no, patrzysz na nią za każdym razem, jak jesteś w tym sklepie i mówisz, nie no, okej, dobra, tym razem już biorę. No i zbliża się Halloween, więc jak tu jej nie wziąć? Oczywiście my zamierzamy wylać ten sos, my raczej takie pikantne, takie mega pikantne rzeczy to nie jadamy. I jakąś ją wykorzystamy. Zresztą na temat jej nakręcę osobny filmik, bo zamierzam zrobić kilka stylizacji i kilka propozycji, jak tą butelkę wykorzystać. Szczególnie teraz, kiedy zbliża się Halloween. Także jeszcze o niej usłyszycie. No a skoro czaszka, no to musiałam oczywiście kupić dynię. Oczywiście biologiczną, ale będę mogła teraz przynajmniej aranżować. W ubiegłym roku, podlinkuję wam link poniżej, zrobiliśmy świetne lampiony z dyni, także myślę, że dokupię jeszcze jedną i będziemy dłubać. I to... tak, to by było prawie na tyle. Jeszcze dodam, bo akurat je kupiłam dzisiaj te produkty z Holland & Barrett, to jest mój ulubiony sklep, a wcześniej miał nazwę The Town. Ale zamienili, bo to jest sklep angielski. I ja, mieszkając w Irlandii, bardzo lubiłam ten sklep. No i teraz okazuje się, że to jest jednak jedna i ta sama firma. Co mnie nie dziwi, bo detalną też tutaj bardzo polubiłam. I kupiłam tam nasiona słonecznika, bogate witaminę E. I je dodaję właśnie do praktycznie wszystkiego, w szczególności do smoothie. No i oczywiście owsianka, to jest taka bez żadnych innych dodatków. Myślę, że w Polsce nazywałoby się to płatki owsiane górskie. Tak mi się wydaje. I na sam koniec wspomnę o rzeczy, którą właściwie nie kupiłam, którą dostałam od pana Huberta z City Poster, więc stwierdziłam, może wspomnę o tym w holu, bo właściwie ramkę kupiłam. Ramkę kupiłam tutaj, ale ten piękny poster, ja dostałam trzy takie postery. Jeden właśnie, to jest z Rotterdamem. Mega, jest po prostu mega. Typowo skandynawskie matki. Tylko te wyróżniają się tym, że są właśnie w pięknym, zielonym kolorze. Jest super, nawet znaleźliśmy nasz budynek tutaj na tej mapie. Także zobaczcie, my gdzieś tu mieszkamy tutaj, jest tak malutkie, zobaczcie jakie Rotterdam jest wielki. Mam jeszcze z mapką z Warszawy i z mapą Polski. Także super, jeszcze raz bardzo dziękuję panu Hubertowi z City Poster i polecam wam firmę, bo jakość jest mega, naprawdę mega. I to nie mówię tylko dlatego, że po prostu dostałam takie rzeczy za darmo, bo ja tak nie mam miejsca w domu, żeby to wszystko zawsze przyjmować. Ale naprawdę jakość jest super i są piękne. Okej, myślę, że to by było już wszystko. Co prawda jestem przekonana, święcie przekonana, że zapomniałam jeszcze o kilku rzeczach, ale tak zbiorczo skumulowałam wszystkie te produkty, które ostatnio kupiłam.
I niedługo zapraszam Was na kolejny filmik. Widzimy się niedługo.